Witam Was w moim programie, ja nazywam się Quantum, a dziś galaktyczna prognoza pogody. Ze względu na ostatnią dość dużą aktywność Sagittariusa, w kosmosie możemy zaobserwować wiele nowych kosmicznych fenomenów, więc szczególnie pogoda w centrum galaktyki jest to wysokie zachmurzenie i również w niektórych tego typu chmurach, w niektórych nowych fenomenach, które pojawiły się w tym miejscu, potrafią się pojawić burze z piorunami, również bardzo wysoki wiatr i potrafi on wiać nawet z prędkością kilkunastu tysięcy kilometrów na godzinę. Szczególnie musicie na to uważać wtedy, kiedy lecicie swoim statkiem w te rejony, bo kiedy wlecicie w taką chmurę, może się okazać, że wasz statek będzie sterował się niezbyt dobrze, więc również sam lot może być bardzo utrudniony, można poczuć być może nawet turbulencje w takich miejscach, więc na to trzeba uważać. Również z powodu dość dużej chmury gazów, która została wypuszczona w ostatnich eventach w Sagittariusie A, z tego powodu również niektóre planety zyskały sporo większą temperaturę w tych rejonach, więc można zaobserwować na przykład erupcję gejzerów, albo szczególnie na planetach lodowych można zobaczyć, jak tam topnieje cały lód. Być może nawet w niektórych miejscach będą opady ze śniegiem, ale to już jest ciężko powiedzieć, gdyż mamy miliony planet w naszej galaktyce. Więc szczególnie dla ludzi, którzy są na ekspedycji Distant Worlds 2, zaleca się tutaj zachowanie naprawdę szczególnej ostrożności, gdyż mogą być to rejony w tym momencie bardzo dla Was niebezpieczne. Szczególnie kiedy lądujecie na planetach, pamiętajcie o tej zwiększonej temperaturze, gdyż kiedy jesteście przy planecie, która ma dość wysoką grawitację, wasze silniki będą działały oczywiście cały czas, abyście po prostu nie rozbili się o tą planetę. Naturalnie wtedy statek zużywa więcej ciepła, więc kiedy jesteście w takich rejonach, pamiętajcie o tym, aby mieć tutaj uwagę na swój wskaźnik temperatury w statku. To są akurat newsy na temat pogody galaktycznej. Kiedy będziemy mieli więcej informacji, będziemy informować Was na bieżąco, aczkolwiek na razie Sagittarius A jest bardzo nieprzewidywalny. Szczególnie bardzo uważajcie na wysokie zachmurzenie, burze z piorunami i w niektórych miejscach można zobaczyć nawet kryształki kosmicznego śniegu. Tymczasem wielkie dzięki za oglądanie tego odcinka. Do zobaczenia w kolejnej prognozie pogody.